W bibliotece nie ma ciszy, jest jazz, bo to ten czas, kiedy Leszno wybrzmiewa tym szczególnie promowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną gatunkiem muzyki. Od 18 do 24 lipca trwają międzynarodowe warsztaty jazzowe organizowane przez Fundację Edukacyjną Pro Musica. To już 18. edycja warsztatów, które przyciągają do Leszna młodych adeptów, ale także doświadczonych wykładowców i miłośników jazzu. Tegoroczna edycja to m.in. zajęcia z historii jazzu prowadzone przez Andrzeja Winiszewskiego, to nieodłączna część warsztatów. Ale warsztaty nie są jedynie zarezerwowane dla muzyków, ale również dla mieszkańców miasta. Odbywają się seanse filmowe w ramach kina jazzowego oraz darmowe koncerty organizowane w Bibliotece Głównej, w Bibliotece Ratuszowej oraz w Teatrze Miejskim. Biblioteka Ratuszowa stała się bazą dla muzyków chcących wspólnie pograć w formie jam session. Również są okazją do zaprezentowania się publiczności. Mieszkańcy Leszna mają okazję wysłuchać jeszcze 3 koncertów 21 i 22 lipca o godzinie 20:30 i zaplanowanego na 23 lipca na godzinę 19 koncertu finałowego, wszystkie w Teatrze Miejskim w Lesznie. Również 21 i 22 lipca o godzinie 18:30 w sali audiowizualnej biblioteki przy placu Metzigerplatz odbędą się pokazy filmów w ramach kina jazzowego.